Teraz opowiem Wam troszeczkę na temat peperomii. One pochodzą z Ameryki Południowej i Środkowej. Są bardzo łatwe w uprawie. Nie lubią przelewania. Dlatego właśnie ja sugeruję Wam jako najlepsze rośliny dla babci. Peperomie lubią stanowisko jasne, ale światło rozproszone. Temperatura do uprawy tych roślin, tak samo i zresztą jak do innych, w lecie od 18 do 25 stopni, a w zimie tak około 15, najlepiej powyżej. Jeżeli chodzi o rozmnażanie peperomii, to jeżeli zaczyna dziwnie wyglądać, to pamiętajcie, przycinanie pędów bardzo dobrze wpływa na jej zagęszczenie. Jeżeli przytniecie taki pęd, możecie jego sadzić do wody i on się ukorzeni. Możecie też sadzić tak jak ja. Sadziłam go do lechuzy, zobaczcie. Już Wam pokazuję.